Zatem cel ofensywy dyplomatycznej jest jasny, to wzmocnienie bezpieczeństwa Polski. Nasz kraj jest jednym z liderów wolnego świata, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. Przed wizytą w Monachium polski prezydent spotkał się m.in. z brytyjskim królem. O szczegółach Adrian Borecki. Drugi dzień wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Londynie to przede wszystkim spotkanie w Pałacu Buckingham w cztery oczy z królem Karolem III. Rodzina królewska za jego sprawą również przekazała olbrzymie donacje na rzecz Ukrainy właśnie w celu realizacji różnych zadań o charakterze humanitarnym. Także są bardzo w to zaangażowani i król także osobiście jest bardzo w to zaangażowany. Wielka Brytania jest obok Polski jednym z liderów pomocy Ukrainie, ale też jest ważnym sojusznikiem naszego kraju. Między innymi brytyjski system Cyber chroni w tej chwili polskiego nieba. Na wyspach prezydent Andrzej Duda omawiał także pomoc, jaka wkrótce zostanie przekazana Ukrainie. Nie zabrakło kwestii związanych z myśliwcami. Zanim ktokolwiek przekaże Ukrainie jakiekolwiek samoloty w standardach natowskich, najpierw muszą być piloci, którzy będą umieli je pilotować. Polska ofensywa dyplomatyczna prowadzona jest, tak jak rok temu, w kluczowym dla Ukrainy momencie. Cały czas jesteśmy tym liderem. Jest to dostrzegane. I wywołuje agresję ze strony Federacji Rosyjskiej. Ale jest to dostrzegane również na Zachodzie. Przed wizytą w Londynie była Bruksela, dzisiaj Monachium. Polski głos jest słyszalny i słuchany na całym świecie. Andrzej. Nie bez znaczenia jest wyjątkowa relacja prezydentów Dudy i Zełenskiego. Władze polskie w tej chwili mają absolutnie fantastyczną współpracę z ukraińskimi partnerami, ponieważ to jest nasz wspólny interes, ponieważ to, co się dzieje na Ukrainie, to jest coś, co może również zagrozić Polsce. Mamy tego świadomość i dlatego to jest nasza wspólna walka. Działania dyplomatyczne polskich władz to także przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Wilnie. Prezydent podkreśla, że sprzęt sojuszu powinien być zmagazynowany na terenie naszego kraju, czyli wschodniej flanki, aby w razie potrzeby żołnierze mogli z niego skorzystać. Mamy dzisiaj już sprzęt, ale uważam, że powinno być go więcej. Będę do tego też przekonywał pana prezydenta Joe Bidena w czasie naszych spotkań w Warszawie, bo będę miał taką sposobność, żeby z prezydentem rozmawiać i w cztery oczy, i w formule delegacji. Joe Biden przyleci do Polski we wtorek około 8:30 rano, tego samego dnia o 17:30, ma wygłosić przemówienie w Arkadach Kubickiego. Udział w wydarzeniu może wziąć każdy. Wystarczy zarejestrować się przez stronę Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Jeszcze raz podkreślamy nasze wsparcie dla Ukrainy w tej brutalnej wojnie, którą niemal rok temu rozpętała Rosja. Dla prezydenta ważne jest ukazanie naszego partnerstwa, pokazanie, że wspieramy także naszych sojuszników z NATO, także całą wschodnią flankę. Co jest też oczywistym podkreśleniem znaczenia roli Polski we wspieraniu Ukrainy, bo tutaj jest kwestią niebudzącą wątpliwości, że dzięki wsparciu Polski i zaangażowaniu Polski w ogóle opór Ukrainy jest możliwy. Nie ma wschodniej flanki NATO bez Polski. A Rosja nieustannie pokazuje swoją agresywną twarz. Dwa amerykańskie odrzutowce przechwyciły cztery rosyjskie jednostki, które zbliżyły się do strefy identyfikacji obrony powietrznej Alaski. Jest to na pewno przyczynek do tego, że w najbliższych dniach rozpocznie się ofensywa na Ukrainie. Tutaj celem głównym działania takiego właśnie w stylu próby wdarcia się na terytorium powietrzne kraju NATO, to tylko i wyłącznie jest stres test całego systemu reagowania natowskiego, a z drugiej strony odwrócenie głowy od tego, co dzieje się w danym momencie na Ukrainie. Dlatego ważna jest jedność całego wolnego świata i zintegrowana pomoc walczącej Ukrainie. Adrian Borecki, Wiadomości.